Mamy tu trzy różne obrazki, i pytanie na rozgrzewkę, który z tych obrazków może przedstawiać takie działanie. 20 podzielone przez 4. Zatrzymajcie ten film i spróbujcie sami to rozwiązać. Sprawdźmy po kolei każdy rysunek i sprawdźmy, jakie działanie albo wyrażenie każdy z nich mógłby przedstawiać. Ile na pierwszym rysunku jest wszystkich kółek albo kropek. Liczymy. 1, 2, 3, 4. I mamy takich pionowych czwórek, takich kolumn, 4. 4, 8, 12, 16. I wychodzi na to, że wszystkich kół jest 16. I gdyby to miało być dzielenie, to wygląda ten rysunek tak, jakby ktoś podzielił te 16 na grupy czteroelementowe. Albo, i tak też można takie dzielenie zinterpretować, jakby podzielił te 16 na cztery równe grupy. Obydwa sposoby są poprawne i widać na tym rysunku, że to się równa 4, bo po podzieleniu są 4 takie grupy, albo bo po podzieleniu na 4 równe grupy, każda z takich grup ma 4 elementy. Czyli ten pierwszy rysunek przedstawia dzielenie 16 przez 4, a nie 20 przez 4. Drugi rysunek wygląda na to, że mamy 1, 2, 3, 4, 5 grup. I każda z tych grup ma 1, 2, 3, 4, 5 elementów. Czyli jest to dzielenie 25, 25 kółek, podzielone na grupy po 5 elementów, albo podzielone na 5 równych grup. I to się równa 5. Czyli to jest 25 podzielone przez 5, a nie 20 przez 4. I ostatni. Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5 w jednej pionowej grupie i takich grup jest 1, 2, 3, 4. 4 grupy po 5, czyli 5, 10, 15, 20. Mamy 20 kółek. I te 20 kółek podzielone jest na 4 równe grupy. No i się zgadza. To jest rysunek, który przedstawia to, od czego zaczęliśmy. I widać, że jeżeli podzielimy 20 na 4 równe grupy, to w każdej z tych równych grup będzie 1, 2, 3, 4, 5 kółek. Równa się 5. No i zrobione.